Chyba najważniejszej rzeczy nie zrobiłem. Nie przyjrzałem się ciału. Inni musieli się wycofać. Ale gdzie? Dobra. Teraz znajdę ślady na pewno. O tak. Tutaj. To mnie doprowadzi do kolejnego trupa, którego już widziałem wcześniej. Proszę bardzo. Zapominam czasami o tym. Ile mam tego morszczynu? 545, Jezusie drogi. Przynajmniej śmierć mam szybką. Może to i dobre dla niego. Wielkogłów. Z tymi to jeszcze nie walczyłem. Przyjrzyjmy się trochę uważniej. Lenderbrak. Brak krzaków to jest nieprzyjemna sprawa. Współpracujmy ze sobą. Dobra, spokojnie. Nie musi tu dochodzić do walki, prawda? Niech on po prostu sobie podróżuje tutaj. O ty skubańcze. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku? No dobra. Przyjrzyjmy się, czy są dalej jakieś ślady. Kolejne ciało. To nie może być hełm ostatniego karcza. Ktoś o mało nie stracił głowy, po czym zbiegł. Aha, bardzo dobrze. Dokąd zbiegł, zaraz zobaczymy. Ognisko warto sobie zaznaczyć. Potem, żeby ewentualnie szybką podróż odbywać do tych miejsc. Trzeba dotknąć ogniska, żeby ono było aktywne potem. Mogłabym sprawdzić okolice fokusem. Znaczy coś ciekawego tu się jeszcze może przydarzyć nam, co? Tam było ciało. Okej. Interesujący dźwięk jakby. Zobaczymy dalej. Może trafimy na kolejną jakąś kryptę. Chciałbym odwiedzić. Długi dzień. A przede mną pewnie jeszcze dłuższa noc. Mamy coś ciekawego. Cholera, ślady krwi. Wszędzie krew. Maszyna zawlekła coś do wody. Ale może dostał się na wyspę. Cokolwiek. Mam nadzieję, że tu nie mam maszyn pływających. Nie lubię. O, łosoś. Ości są nam też potrzebne do... Dokąd ta ścieżka prowadzi, co? Może warto by było sprawdzić tą wyspę faktycznie. Rzućmy okiem. Tak jest. Tak się zastanawiam, czy płynąć tak... Po prostu. Jeszcze jakiś mechaniczny krokodyl. Uuu, widzieliście, tam coś do wody wchodziło. O nie, nie. W złym miejscu się spotykamy. Zaraz zrobię. Boż ty. Zmieńmy, nie wiem co to jest. Nie mam czasu patrzeć na odporność tego szkaractwa.
to był za wybuch? Oż ty! Skończyła się amunicja, ale żeśmy załatwili. Kłapak to się nazywa. Pierdzielę, następny kłapak tam. No, mróz jest odporny, na ogień jest podatny. Chyba już czysto. On do pewnego stopnia czysto, ale tych tu jest więcej. Całe cholerne stado. Myślałem, że tu coś większego znalazłem, ale... Wydaje mi się, że jest coś w tych ruinach, ale... Co oni tu mają? Co to jest? Worek mrożący. Podatność na przebicie. Kanister z płomieniami. Tak jest. O kurde. Dobra, wiedziałem, że ten się rozpadnie. Trzeba się odsunąć, bo jak to wybuchnie... Oba wybuchły. Potrzebuję więcej strzał. A to jest podatne na przebicie. Od razu się lepiej walczy z kreaturą, jak się zna jej słabe strony, co? Coś tu pozostało przy życiu? Nie sądzę. Wycięliśmy paskudników w pień. Chyba, że coś spod wody nagle na mnie wyskoczy. Tego bym nie chciał, jeśli mam być szczery. Holender, jakieś krokodyle. Kto to wymyślił? Może się dowiemy, bo się może okazać, że te stworzenia same się jakoś... W sensie jest jakaś... Będą mnie szukać całe wieki. No. Dobra, mamy ślady. Tak czy siak. Które nie wiem, czy prowadzą stamtąd, czy prowadzą tam. Okej, ktoś tu przepłynął. Tu jest sylwetka, z reguły tak się pojawia, tak. Szedł to w tę stronę, ale krwawił. Dobra, tam zwykłe czujki. Co to? Gdzieś tu przeszedł. Śpiewanie? Nie spodziewałem się, że ktoś mnie znajdzie. Zwłaszcza jakaś nora. A ja nie spodziewałam się zastać tutaj półnagiego, śpiewającego kardża. Przepraszam za swoje zachowanie. Myślałem, że nie żyję. Chodź. Twój dowódca chce cię widzieć w wieży dnia. Nie będzie mnie żadna nora prowadzić do domu. Jak więźnia. Dobra, to idź sam. Czekaj. Wiesz... Miałem drobne starcie z kłapakiem. Zażarł połowę mnie, znaczy zbroję i łuk. Bydlak wciąż siedzi w wodzie. No to już wiem, skąd ten łuk, przyciele. Pokonałaś go? Sama? Sama jedna. Chcesz ten łuk, czy nie? Dziękuję. Ja nie chciałem umrzeć na obcej ziemi. Jak moi ludzie, niech słońce oświetli im drogę. No i proszę, tośmy, to było warte uwagi, to zadanie. Rzućmy sobie okiem. Po pierwsze tak, no cel jest dosyć jasny dla mnie, no też mnie kusi tutaj cały czas ta skażona strefa, pewnie przejdę przez nią, zanim się skieruję. Wow. No długa podróż przed nami, no litości, no. Ale odwiedzimy z powrotem tą strażnicę, niewątpliwie, oddamy to zadanie.
Ja sobie tutaj tak, żeby na wszelki wypadek sprawdzić. Te kłapaki, kurde mol. Jak już wszedłem do wody i płynąłem, to już wiedziałem, że to będzie straszna przygoda. I zobaczyłem tego szkaradnika, który wchodzi do wody z drugiej strony. To jest, potrafi walczyć na ziemi i w wodzie, mimo kolosalnego cielska zaskakuje szybkością swoich ataków z wypadu. Jak już się ten kanister z płomieniami wykryło, no to go dosyć łatwo zabić. Zniszczenie tego elementu wytwarza mrożący atak dystansowy. I powoduje wybuch uszkadzający wszystko w pobliżu. Ja musiałem gdzieś to przebić przy tej pierwszej walce, bo pamiętam, że tam tak eksplodowało coś. Ale potem, jak już oba karnistry żeśmy usunęli z grzbietu pozostałych, to bardzo łatwo było je załatwić. Co ciekawego? Serce kłapaka. Ja czasami, wydaje mi się, że serce kłapaka jest potrzebne, żeby zrobić lepszy pancerz do skradania się. To jest coś, co jest dla mnie najcenniejsze, bo ja się lubię skradać, więc pewnie po to sięgnę. No to co? Ja udam się do skażonej strefy, zobaczymy, jak tam się sprawy mają, a potem spotkamy się najpewniej. Potem najpewniej spotkamy się już w tej strażnicy. Chyba, że okaże się, że ta skażona strefa jest z jakiegoś powodu niezwykle interesująca. Zobaczymy. Powiem wam, że jak byłem młodszy, to dzisiaj bardzo kiepsko spałem. Cały czas mi się śni Horizon. Cały czas gdzieś siedzę w tym świecie gry. To chyba wynika z tego, że nie wiem, to chyba wynika z tego, że tak wchodzę w ten świat bardzo mocno i nie potrafię się wyzwolić. Jak byłem młodszy kiedyś, bo byłem, to aż do tego stopnia nie zagłębiałem w ten świat. Może to wynika z tego, że robię te gameplaye i staram się mocno uczestniczyć w tych historiach. Pewnie tak. Gdzieś tu jest teren skażony. Przypuszczam, że gdzieś na górze. A nie, wybrałem się zupełnie w niewłaściwą stronę. A, dobrze, nie szkodzi. Pozyskałem trochę umiejętności, gdzieś tam chadzając sobie w wolnych chwilach. Chyba najważniejsze umiejętności teraz, świeżo nabyte. Tamten należy do mnie, tak gdybyście byli zainteresowani. Opanowałem go jakiś czas temu. Część moich umiejętności polega na tym, że jestem w stanie przejąć kontrolę nad tym mechanicznym zwierzęciem i że ona jest trwała. Zatem, jeżeli przejmę kontrolę nad jakimś albo szablozębem, albo taką czujką, to ona już cały czas tutaj krąży i cały czas podlega mi. Co ciekawe, kiedy ona pokona kogoś w walce, to ja za to punktów doświadczenia nie dostanę, ale przynajmniej jest łatwiej, jest prościej, można łatwiej się przebić przez jakiś teren. I to jest dobra rzecz. Jak sobie myślę. No dobra. Zobaczmy, co to za teren skażony. Nie wiem, czy tam będzie coś ciekawego, ale poziom 20 to tak w zasadzie na granicy moich możliwości, co? Holender. Długonogi. Warto zawsze zobaczyć, jakie mają słabe punkty te długonogi, bo to jest coś nowego dla mnie z tego, co tu widzę. W ogóle czemu nadymacz jest czymś nowym? Ja nadymacze miałem już, trochę polowałem na nadymacze. Swoją drogą potrzebuję serca nadymacza, żeby sobie fajny pancerz zrobić, ale co on tutaj ma? Każdy element warto. Korpus podatny jest na obrażenia. Ma worek na powietrze, co w zasadzie nic nie daje, ale zmienia, tak, wyłącza atak dystansowy, antena sygnału alarmu, wezwanie posiłków, ogniwo ma gdzieś z boku, ale jest podatne na porażenie i na szarpanie, czyli nie na płomienie, ale na szarpanie. Spróbujmy jakoś wykorzystać tą wiedzę.
Tam jeszcze złomierz skażony krąży sobie. Szarpanie, mówicie. Zróbmy sobie... trochę strzał. I przede wszystkim zlokalizujmy takie miejsca, w których będzie się można ukryć. O tak. Nie ruszaj się teraz. Teraz muszę schodzić im z drogi. Niewiele mu to krzywdy zrobiło, co? Przyszedł sprawdzić. Chodź, chodź. O Chryste, Panie. Skażenie mi dało popalić. Co za rzeź. Dobra, musimy nabrać dystansu. Zmienić broń. Przede wszystkim. Ten jeden już padł. Ten łajdak mnie wykończy zaraz, jak nie będę uważał. Fatalną broń wybrałem. Tak mi dosięgnął. Nabierzemy dystansu. I zastanówmy się. Dobra, ten jest mniejszy. Znaczy, jednego mniej chciałem powiedzieć. Nie spodziewałem się takiej ostrej bijatyki tutaj. Zużyłem wszystko, co... Okej, przewrócimy też tego. Może tak, może nie. Rany boskie. Niech go licho porwie. Nie miałem nawet okazji zostawić pułapek to. Zobaczmy, ile ja mam morszczynu. Chyba też pomógł mi trochę ten mój... właśnie ten... Zapomniałem o elektryczności. Tym się powinienem posługiwać przede wszystkim. Powinienem był zostawić pułapki. Ale byłem za bardzo spanikowany podczas walki. Nie spodziewałem się czegoś takiego tutaj. Ziółka mi się skończyły. No ale dobra. Tą sprawą żeśmy się zajęli dosyć sprawnie. Sprawnie może to za dużo powiedziane. Wrócę do fortu Kardzia. Kardzia teraz. To jest dokładnie... ten rejon. Tu mam jakieś zadanie do oddania. No i będzie można dalej ruszyć w kierunku zachodnim. No, do zobaczenia tam zatem. No to ruszajmy powoli w stronę Miasta Słońca. Już brama otwarta, ale jakieś odgłosy tutaj. Po prostu się pozdrawiają. Jeszcze raz niech rzucę okiem na ten widok. Doskonałe towary w uczciwej cenie! Lepszych towarów nie znajdziesz! Nie czuję się na siłach, by zabić. Mówisz, kolego, że takie dobre towary?
Zobaczmy. Co ty masz tutaj do sprzedania? To co każdy inny handlarz, prawda? Rany boskie. Łuk myśliwski cienia. Bardzo rzadki. Łuk wyborowy cienia. Serce piło zęba, tu zabraknie mi. Ale łuk myśliwski cienia to byłoby coś. Potykacz cienia. Cholera, stać mnie na to jak diabli. Tylko to są takie lekkie łuki, których ja za często nie używam, bo one nie zadają takich wyjątkowo dużych. Ale tu jest jeszcze łuk bojowy, który ma taką średnią poręczność. Poręczność jest ważna. Im większa poręczność, tym szybciej strzały się... Tym szybciej się strzela po prostu. Niską poręczność ma łuk wyborowy, bo to jest na zadanie największe. Łuk bojowy najwyraźniej jest czymś po środku. Chociaż z tego co widzę, on ma dwa typy amunicji. Są amunicja elektryczna i mrożąca. To też ma duże znaczenie, w zależności od tego, do jakich bestii się podchodzi. Ale problem polega na tym, że mamy do wyboru cztery bronie, tylko czterema broniami możemy się posługiwać naraz. I no, ta podpalająca jest niewątpliwie istotna i się przydaje. Chyba weźmiemy sobie ten łuk myśliwski cienia. Tak. Tak zrobię. I zastąpimy stary łuk myśliwski tym. I rzucę sobie także okiem na to, jakie mają pancerze. Bo widzę, że też mają jakieś dodatkowe rzeczy. Ciężka osa ramska, łamaczka strzału. Rany boskie. To już są te metalowe pancerze. Ciężki ubiór ocalałej. Czyli te dwa pancerze się pojawiły. Oseramska, tak? Obrończyni Nora. Nie, to ten jeden w zasadzie. Taki metalowy. Ale pancerz, na który ja poluję, nie zmienił się. Ale nie, to są jeszcze jakieś jedwabne ubiory. Tylko ten nie ma dodatkowych zdolności defensywnych, ale ma jedną modyfikację dodatkową. Ten jest ładny. Zwiększa odporność na ogień. Strasznie tego dużo jest. Ale mnie interesuje lekki pancerz, który pozwoliłby się skradać lepiej. Tylko że to jest niebieski. Fioletowy u ludzi z plemienia Nora można kupić lepsze rzeczy. No nic, będę się jeszcze... Skradanie to jest coś, co mi się bardzo podoba i bardzo, bardzo się lubię skradać. Więc... Ale to żaden problem wrócić potem do Nora, nie? I ewentualnie sobie kupić. Ale potrzebne mi jest to serce. Serce tego ziejącego ogniem i mrozem mecha. Właśnie, ktoś mi napisał, że to nie są roboty, to są mechy. Mech to jest coś innego. Mech to jest... To jest robot, który w środku ma człowieka. Więc nie można o tych robotach mówić mechy. Świat poza świętymi ziemiami. Muszę znaleźć Olina i wypytać go o wszystko. Kim byli zabójcy? Jak mnie zobaczyli przez jego fokus? Kim jest ta kobieta? Wygląda jak ja. Czemu chcą mnie zabić? Ślad Olina wiedzie do południka. Kiedy go złapię, pogadamy. I zapłaci za wszystko, co zrobił. Mam wrażenie, że ten Olin nie do końca wiedział o tym, że... A może wiedział. Mam takie wrażenie, że nie do końca wiedział, co... Że ktoś może patrzeć przez jego fokus. Dobra, jakie mamy kierunki? Niezależnie od wszystkiego, zima się zaraz skończy. Można pójść tutaj na dół, ale można się teraz wybrać w tę stronę. A, jako że kupiłem ten łuk, to zmodyfikujmy go. Mam tu kilka rzeczy, które mogę zainstalować. Zwój zwiększający obrażenia. Jak najbardziej. Zwojów nie mogę wyciągać, ale mogę je zastępować. Potem jak nabędę odpowiednich umiejętności, to będę mógł wyciągać zwoje, bo to na przykład bardzo rzadki zwój jest. 38 obrażeń. Fantastyczna rzecz. Mamy też tak. Więcej obrażeń od ognia. Myślę, że to warto zainstalować tutaj. Bo te łuki zadają obrażenia od ognia. A tu mamy też obrażenia, poręczność i ogień. Obrażenia, poręczność... 21 obrażeń. A tutaj suma jest na przykład większa, nie? Ale damy sobie te obrażenia. Bo łuki myśliwskie poręczne już są same jakby w swojej naturze.
31, 26, 25, 30. Ma bardzo sporo obrażenia przebijające ten łuk ma, ale to też oznacza, że trzeba będzie zrobić amunicję do niego specjalną. Trzy typy amunicji tutaj są. No i dobrze. Może z tego myśliwskiego łuku będę częściej korzystał teraz. Ten wyborowy zadaje 90 obrażeń takich przebijających. A ten zadaje 62 obrażeń, ale za to jest dużo, dużo poręczniejszy. No cóż, dużo decyzji do podjęcia. Ta broń, ta bomba porażająca, bardzo rzadko z tego korzystam. I wybuchacz też powinienem częściej korzystać. Tylko wybuchacz ma do siebie to, że warto przygotować walkę... Znaczy, warto się przygotować do walki przed. Pamiętam, że w trailerze ludzie narzekali, że ona na rękach zjeżdża. Ona nie zjeżdża na rękach, tylko ma jakiś taki chwytak. Co ma sens, prawda? Ręce by sobie rozwaliła błyskawicznie. No właśnie, więc trzeba od czasu do czasu walkę przygotować przed faktem i... Zejdę na chwilę tutaj. Trochę się podrapię. Oj, tam się podrapisz od razu. Też są tu czujki. Zobaczymy, czy jestem w stanie dzika załatwić jednym strzałem. No niekoniecznie. Niestety. No ale to by się przydało, żeby załatwić dzika. Chyba, że te strzały... Może niewłaściwe strzały wziąłem. Tak jest. Weźmy sobie te. Bo trzeba te wszystkie rzeczy doskonale rozumieć, które strzały do czego służą i jak wpływają na... Jacyś ludzie swobodnie poruszają się po... Jakiś widzę człowieczek. Liczyłem na więcej słońca, ale może dlatego, że wieczór się zbliża. Może za dnia będzie inaczej. O, Holender. O Chryste, panie. Jak sobie poradzić z tymi łajdakami? Strasznie dużo ich tu jest. Ciężko trafić. Cholera jasna. Łajdackie kreatury. Jak ja się wpakowałem w tą walkę? Żebym jeszcze wiedział, na co są podatne łajdaki. Przebiłem mu ten zbiornik. Dobra, na co? Już wiem, gdzie mam celować. I akurat miałem dobre strzały. Ciężko ich zlokalizować, jak tak wiszą człowiekowi nad głową. Żeby nie wbiec w ten lód.
dostał. Holender. To są takie małe ptaszydła. Ja wiem, pamiętam, że widziałem takie wielkie kreatury. Okej. Okay. Zbierajmy trochę ziółek, jak zwykle zużyłem ich. To się na pewno przyda. Byłem zaskoczony, bo jak zobaczyłem, jak ci ludzie wyskakują z krzaków, to byłem przekonany, że to jakaś zasadzka. Oni wyskoczyli z krzaków, kurde, żeby polować na te jastrząbłyski. Najpewniej te czujki to były jakieś... cholera. Te czujki to pewnie by... żeby... O, to... jak to się nazywa? Żeby jakieś zwierzę zwabić. No, wabiki takie, nie? Myśliwski łuk. Zobaczmy sobie na te paskudy. Gdzie one są? Jastrząbłysk. Coś ich nie mogę tu? Może dlatego, że ich nie zeskanowałem, co? Albo mnie ślepota ogarnęła, albo ich tu nie widzę. No, trzeba było zeskanować. Dobra, wracają. Kto wraca? Sprawdźmy jeszcze to. Teraz skanowanie trupa. No proszę, a jednak, korpus dziób, worek mrożący. Na nic nie jest podatny, no ale da się go przebić niewątpliwie. Okej, okay. Dominować jeszcze nie mogę. No, ciekawe, czy jak będę w stanie zdominować większe kreatury, to będę w stanie na nich latać? Ale trafiłem serce jastrząbłyska. Serca są bardzo rzadkie. I można za nie kupić fajne rzeczy. Znaczy wymienić na fajne pancerze. O kurde, no. Co to za kreatura tam? To są jakieś próby łowieckie, ale to mnie nie kręci nigdy. Chociaż można dostać... Jedną próbę łowiecką zrobiłem na trzy te... Na trzy złote słońca, czyli... Bysior. Podatność na przebicie. Nie zwracaj na mnie uwagi. Rzućmy okiem. Cholera, nowe maszyny się zaczęły. To jest bydle. Na co ty jesteś, kolego, podatny, co? Korpus, rogi, porażenie i procesor, ale... Okej. Okay. Dobra. To może spowodować wybuch. Wymaga szarpanych obrażeń albo porażenia. Ma na grzbiecie. Trudno, no trzeba spróbować. Chociaż nie wydają się agresywne. Poszukajmy najpierw jakiegoś krzaka. Co on ma? Na podbrzuszu ma też jakieś... Ale są takie niespecjalnie agresywne. Albo ja się dobrze skradam. Co jest oczywiście możliwe. Sam nie wiem, czy to jakikolwiek skutek przyniosło. Jeśli ta maszyna zaszarżuje, stratuje wszystko na swojej drodze. Usiedł, trochę ich za dużo. Dobra, zróbmy to inaczej. Tak na wszelki wypadek. Ten z tyłu jest zdecydowanie za blisko. Sekret tkwi pewnie w innym kotle. O, shit.
Cholera, to nic nie robi. Czym by to kurde? Cios krytyczny. A gdyby to podpalić, to musi coś w tym być, nie?